Why in the mountain many people die? I believe Tibetan people believe mountain is a god. So Everest, you know, a good god. I would like to buy permits to Everest Base Camp, but I'm just going for a trekking to Everest Base Camp right now. You need to fill a form for the gym card. Okay. Jest jutro 25.04.2017, a wracać będę 10.05.2017. Everest Base Camp. Kilograms? Nepalese is very strong man. I know. I can see right now. Jak wyglądało to wejście? Opisz tą sytuację, kiedy... Bo wiemy, że nie wszedłeś. W dniu ataku szczytowym nagle okazuje się, że przychodzi do mnie inny szerpa niż miałem.
Django, tak miał na imię mój Sherpa, mówię, jest doświadczonym Sherpą, jest, mówię, Sherpą, który kilkanaście razy wszedł na szczyt Everestu, kilkanaście razy był na lotce, to mówię, fajnie mieć taką osobę koło siebie, czuję się pewnie. No ale podczas ataku szczytowego nagle widzę, że ten Django mnie zniechęca. Patrzę, co robi. Okazuje się, że na początku to nie wiedziałem, że to jeszcze jest osoba, która u nas umarła. Ronald, lekarz ze Stanów, on podchodzi do niego i jeszcze może powiedzieć, Ronald dobrze nie umarł, gdy jeszcze ciepły był, i Django zaczyna ściągać mu łapawice, plecak, i go okrada. Okrada go, jest taka bezsilność, tak jak na wojnie, że ginie żołnierz albo jest ciężko ranny, no i dochodzi do sytuacji, że ktoś zabiera karabin, bo już jemu nie będzie potrzebny, on już nie ma sił, żeby walczyć, i ktoś i okrada. I teraz trochę mnie to tak może przeraziło, to za dużo powiedziane, ale tak zraziło do niego. Mówi, kurczę, co tu się dzieje? Mówię, o co tu chodzi? Some part of the Buddhists, they follow the anti clock, but this is this area is the Buddhism. They follow the clockwise because the earth is natural things, like running around clockwise. This is the time and earth. So I made it wrong. I made it wrong because I made it so always that direction. Yeah. Jest 6:30, słońce budzi nie tylko Himalaje, ale też mieszkańców Namczubadze. Poszedłem na przełęcz, Django nagle mnie dogonił, wszystko jest ok. Ja mówię, zmieni mi butlę. On mówi, że nie ma tlenu. Ja mówię, jak nie ma tlenu? Ja mówię, no nie ma. On mówi, nie ma, ktoś ukradł. Ja mówię, jak ukradł? Ściągnąłem rękawicę lewą, chciałem sprawdzić czas. Czas, jaki mamy, wysokość, na której się znajduję i co robić. Ściągając rękawicę lewą, zauważyłem, że palec lewej ręki, środkowy, trzeci, zaczyna delikatnie czarnieć. Mówię, to jest znak, żeby schodzić. Mówię, tym bardziej, że wiedziałem, że już nie ma czasu za dużo, nie ma tlenu za dużo i mówię, trzeba schodzić. Ja tego nawet nie mogę powiedzieć. Nie idą do szkoły, tylko noszą 30-kilogramowe kosze. Schodząc,
zacząłem robić zdjęcia. Zacząłem robić zdjęcia osób, które pozostały, widoków między innymi, ale chcąc nie chcąc, no gdzie się nie obróciłem, tam ktoś zawsze leżał, jakaś osoba, która już tam pozostała na zawsze. Usiadłem, żeby odpocząć, klepnąłem w bark człowieka, który był przyprószony już śniegiem i on się poruszył. Ogarnąłem ten śnieg z twarzy, mówię, no dycha, żyje. Ściągnąłem swoją maskę, nałożyłem mu swoją maskę, odkręciłem oksygen maksymalnie, jaki miałem. Jak ja mam go znieść, jak tak naprawdę ja sam się nie czuję na siłach, żeby pomału żyć, bo atak szczytowy z powrotem. Na końcu, jak popatrzałem na zegarek, trwał i z tą całą akcją około 20 godzin. I to jest bardzo dużo czasu i byłem strasznie wyczerpany. Sam u góry, można powiedzieć, w jaki sposób potrzebowałem pomocy. Człowiek jak już zaśnie, bo samemu czasami nawet tak w grupie się idzie i człowiek przez chwilę usiądzie po takim zmęczeniu i te oczy same już padają, to ciężko się wybudzić takiego czegoś, ale czy był umarł? No nie mi oceniać, co do tego specjaliści, którzy bardziej mogą na ten temat wypowiedzieć, ale myślę, że raczej byłoby ciężko z nim, nie? Skoro przysnął, nie? Skoro przysnął i już się nie wybudził od razu. Że dojdę tam dzisiaj, dlatego że dzisiaj są moje urodziny. W przyszłym roku mam nadzieję, że będę uczestnikiem wyprawy na Everest. Mistycznie tutaj jest. Chcę się przywitać z Everestem. Chcę poprosić go o to, żeby był dla mnie w przyszłym roku łaskawy. Celebrating the successful trekking of Everest Base Camp. Co byłem w 2017 roku, było wydane bodajże 373 permity, czyli najwięcej w historii. Dlatego policzymy razy dwa,
bo trzeba wziąć szerpę, plus liderów robi się około 1000 osób. Czy to jest Everest tak jak był kiedyś, czy to jest już biznes? Sobie zażyczy, że chce spróbować iść na Everest i zapłaci, no to po prostu pójdzie, nie? Pójdzie, nikt nie będzie patrzył na to. Nie wróci. Wydaje mi się, że większość nie wróci. Większość nie wróci, bo jeżeli ktoś ma małe doświadczenie, to ja tego całe życie człowiek się uczy i ja uważam, że moje doświadczenie jest bardzo, bardzo jakieś tam małe, mimo tego, że ten Everest miał być ostatnim moim szczytem z korony Ziemi, ale to i tak jest mało. To i tak jest mało. Góra pokazała mi, kto tutaj rozdaje karty. Ale tak podchodzę do tego, że ostrzegła mnie. Na pewno chciałbym tam wrócić. Nie lubię pozostawiać niezałatwionych spraw. Tak samo jak na lądzie, tak samo w górach. Chciałbym wrócić, chciałbym spróbować jeszcze. Ja nie muszę wejść na tą górę, ale chciałbym wrócić, żeby przełamać taką barierę, która... czy się boję? Nie. Jest zimna. Wracamy do domu. Trzeba będzie dobrze się umyć. W całości. So it's not good. Yeah. Five days.